Panie i panowie, Cezary Nowak, Cezik, zapraszam. Dzień dobry. Ku mojej wielkiej radości zostałem zaproszony na to zacne wydarzenie przez kogoś, kto rozwija się w innych mediach niż telewizja. I panowie ze Stand Up Polska, mniej wulgaryzmów by się przydało, ponieważ taki przeciętny widz, słuchacz sobie tak myśli, że on nie musi słuchać takiego prostackiego języka. I jak będzie chciał posłuchać sterty bluzgów, to porozmawia z logopedą Mozilla. I tak Czesław, jak tak cię słucham, to mam wrażenie, że brzmisz jak swój własny remix. Ale wielu ludzi mówiło, że Sebastian Rejtan... A nie, Rejent. Przepraszam, nie znam go. Rejent. Wojtek Fiedorczuk często mówi do siebie. Ale to nie jest tak, że on jest wariatem. On po prostu mówi na głos, żeby odróżnić myśli od reszty głosów w jego głowie. Maciek Buchwald. Przyjrzyjcie się Maćkowi dobrze. On ma wytatuowane na ramieniu Warszawa, ale jego twarz mówi Tel Awiw. Co ciekawe, może wam się dawać, że ja nie znam Gawła Feligi, ale znam go bardzo dobrze, ponieważ często go spotykam na Śląsku przy przejściu granicznym z Czechami. I zawsze, jak się z nim spotykam, to mam wrażenie, że on jest jakiś taki spięty. I myślałem, że on jest po prostu takim sztywniakiem, ale okazało się, że uwiera go nadmiar trawy, którą przemyca w odbycie. I Gaweł Feliga tak naprawdę miał nazywać się Paweł, ale jak rodzice go adoptowali, to stwierdzili, że zasługuje na bardziej zjebane imię. Muflon. Muflon twierdzi, że zajmuje się rapem. Rap zaprzecza. Muflon twierdzi też, że bardzo szanuje swoich fanów. Zapytałem wszystkich trzech, potwierdzili. Wracając do Gwiazdy Wieczoru. Mnie w internecie przyzywają na różne sposoby. Co to za pedał? Ciota z ryja? Chujowy muzykant? Ja, mówiąc szczerze, tak nie przejmuję się tymi komentarzami jakoś specjalnie, chociaż raz zapłakałem, jak przeczytałem trochę podobny do Czesława. Urządzę tutaj taką małą prywatę. Pół roku temu dowiedziałem się, że będę ojcem. Nie. To jest... Nie wiem, komu bardziej współczuć, czy sobie, czy temu dziecku. W każdym razie moja dziewczyna, jak się dowiedziała, to zaproponowała, żebyśmy dziecko nazwali Czesław. Nie widziałem się z nią od tamtej pory. A Czesław... Czesław, jak wszyscy wiemy, jest przede wszystkim muzykiem. On uczęszczał do klasy akordeonu i osiągał tam naprawdę wybitne wyniki. Głównie dlatego, że ten ruch miał opanowany do perfekcji w duńskich parkach. Niestety, ale Czesław nie tylko nagrywa, ale też śpiewa, jak już tutaj było powiedziane. I on, śpiewając, gra koncerty. I bardzo często gra koncerty charytatywne. I ostatnio grał koncert dla dzieci opóźnionych w rozwoju. I kwaśne miny tych dzieci podczas koncertu świadczyły, że nie były takie opóźnione. Czesław grał też koncerty dla inwalidów na wózkach. Kilka osób wstało i wyszło.
Mozil zagrał też takiego przygłupowego bałwanka w bajce Frozen. I producenci tej bajki zależało im na tym, żeby mieć takiego autentycznego debila do tej roli. I z radością donoszę, że Czesław wygrał casting z Trypsonem i bonusem BGC. Ale w przeciwieństwie do pozostałych uczestników Roasta, ja naprawdę znam Czesława i bardzo lubię z nim imprezować. Głównie dlatego, że on prowadzi bardzo takie bujne życie erotyczne i na każdej imprezie poznaje kogoś i oddaje się takim oralnym uciechom w kiblu. I ja wiem to stąd, że zawsze jak wraca, to ma ubrudzone kolana. Czesław wyjawił kiedyś, że za młodu uprawiał seks w różnych dziwnych miejscach w kościele. O dziwo nie wspomniał, że był wtedy ministrantem. Czesław jest też znanym aktywistą praw człowieka. I wszem i wobec głosi, że są dwa główne miejsca zapalne AIDS. W Botswanie i u niego w mieszkaniu. Mozil nagrał też kiedyś sekstaśmę na swoim telefonie, a później zgubił ten telefon. Ja miałem okazję zobaczyć tą taśmę i powiem wam, że wrażenia estetyczne na tej taśmie psuje nie tylko brzydka twarz Mozilla, ale też opon kafarny. Tak. No tak jakoś jest, że Czesław uwielbia młode kobiety i jest przerażony trochę, ponieważ na nowej maturze wprowadzają słuchanie ze zrozumieniem. Tak więc nie porucha. Czesław założył kiedyś firmę Czesiociuch. To jest firma, która produkuje ubranka dla dzieci. I tak naprawdę Czesław założył ją dla siebie, bo podejrzanie wygląda pijany koleś w smyku. E,